Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Chciałabym pokazać Wam, jak można w prosty sposób zrobić taki oto przybornik. Na biurko mogą się tutaj znajdować przybory szkolne, mogą jakieś kosmetyki, no pomysł dowolny, co tam chcecie włożyć. Będzie nam potrzebne do tego przykrycie od pudełka, pudełko po proszku do prania oraz pozostałości po rolce od papieru toaletowego. Zacznijmy od tego, że obkleimy sobie podstawę. Ja tutaj mam przygotowane już arkusze samoprzylepne, więc oddzieramy. Ja korzystam z filcu, może to być kartka, nie musi to być filc, może być zwykła kolorowa kartka od bloku. Przykładamy sobie pudełko. Proszę, wszystkie nierówności można sobie nożyczkami tutaj dociąć. I teraz wyklejamy sobie środek, czyli tak jak to było do tej pory. Przykładamy sobie tu i odcinamy tyle, ile nam potrzebujemy materiału. Ja już tutaj też mam przygotowany, żeby to nam poszło sprawniej. Proszę bardzo. Wszystkie nierówności będą niewidoczne za chwilę. Jeżeli przyłożymy pudełko w ten sposób do kartki papieru, czy to jest blok, czy arkusz, tak jak tutaj mam w filcu, okazuje się, że jest w takiej wielkości jak pudełko, które przecięliśmy na pół. Ułatwia nam to sprawę, ponieważ odklejamy sobie tutaj również ten arkusz. Można korzystać z kleju zwykłego, zwykłej kartki. Zostawiamy sobie tutaj na zagięcie do środka, żeby to ładnie wykończyć. I obklejamy pudełko. Proszę bardzo. Zakładamy do środka. O. Klej nam tutaj się będzie rozgrzewał, a my okleimy sobie boki, żeby wykończyć już. Wszystkie potrzebne rzeczy tutaj zmieściły się właśnie w tym przyborniku. Fajnie to wygląda. Nie musimy się zastanawiać, co wziąć, tylko spoglądamy i już wiemy. Odcinamy sobie tasiemkę, którą będziemy też zdobili za chwileczkę. Pudełeczko zdobimy sobie w ten sposób. Pamiętajmy, żeby poprosić dorosłą osobę o pomoc, ponieważ klej jest gorący, żeby nie zrobić sobie tutaj jakiejś krzywdy. Proszę, wtedy było za mało, teraz jest za dużo, ale już sobie poradzimy. Równie dobrze możemy wykorzystać
pozostałości, po jakichś prezentach, upominkach, tasiemki. Prezenty zawsze są jakoś ozdobione, więc składajmy sobie, zbierajmy te pozostałości, przydadzą nam się właśnie do takich rzeczy. Dużo by nie było widać, jak zakończyliśmy. Możemy sobie przykleić takiego kwiatka na przykład. Teraz przytwierdzimy to wszystko, tak jak wcześniej mówiłam, do podstawy. Kwiatkami do środka, ponieważ organizer będzie w tę stronę do nas skierowany. No i teraz zaczniemy zdobić rolki. Ja już tutaj mam przygotowane karteczki, żeby to nam szybciej szło. Przykładamy taką karteczkę, w jednym miejscu smarujemy klejem. O. Owijamy, owijamy i na łączeniu smarujemy klejem. No ja tutaj troszeczkę za dużo ucięłam, więc zawinę to do środka, żeby tego nam nie było widać. Proszę. Do środka. Coś rozeszło. Dobrze. Więc tu zauważcie, zostały nam takie dwa gniazdka i tu włożymy po jednej rolce. Oczywiście klejem na gorąco musimy przymocować, przytwierdzić to do kartonika. Dobrze. I następną rolkę tutaj tak na tym łączeniu smarujemy klejem. Oczywiście kartonik również. I sklejamy rolka do rolki. Więc mamy najprostszą formę tego naszego organizera. Oczywiście zdobimy go jak chcemy. Możemy tu przyklejać guziki, kwiatki. W każdym bądź razie posłuży na pewno. Jak nie nam, to może naszej mamie. Wspaniały prezent na kosmetyki na dzień mamy. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym spotkaniu. Spotykamy się po raz drugi. Dzisiaj na spotkaniu pokażę Wam, jak zrobić masę porcelanową. Jest to bardzo wdzięczna i bardzo szybko. Szybka do wykonania masa. Zarazem efektowna, ponieważ podobna nawet swoim wyglądem i konsystencją do porcelany, nawet prawdziwej porcelany, zachowuje wszystkie swoje konsystencje i ładny biały kolor. Aby wykonać masę porcelanową, potrzebujemy mąkę ziemniaczaną, co ciekawe, klej Vitol, który na co dzień służy do klejenia drewna. Ma bardzo ładny biały kolor, stąd masa powstaje bardzo śliczna, bialutka jak porcelana. I do tego dodajemy jeszcze trochę oleju z oliwek i sok z cytryny. I teraz pokażę po kolei, jak zarobić masę porcelanową. Mamy miseczkę, dodajemy do miseczki dwie szklanki mąki ziemniaczanej. Następnie dodajemy klej. Klej Vitol wylewamy z buteleczki do mąki.
Troszeczkę to nam potrwa, zanim ten klej wyleci, ale musimy się pomęczyć. Z masy porcelanowej robimy właśnie głównie dekoracje świąteczne, ale można zrobić też inne rzeczy, jak tylko pobudzimy swoją wyobraźnię. Dobrze, mamy dodany, mamy mąkę ziemniaczaną, mamy klej Wicol, teraz dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek, a jeśli będzie trzeba, i zobaczymy, jak będzie się nam to wyrabiało, wtedy ewentualnie dodamy jeszcze trochę oliwy. A teraz mamy tutaj sok z cytryny. Sok z cytryny już wycisnąłem sobie wcześniej i spróbuję dodać jeszcze troszeczkę. Teraz dzielimy ciasto na pół. Jedną część schowamy szybciutko do torebki foliowej, ponieważ masa porcelanowa szybko wysycha. Żeby nam tak szybko nie wyschła, schowamy ją do woreczka. Trzymamy z boku. Podzieliliśmy sobie masę, naszą masę porcelanową na pół. Jedna część w woreczku na schowana, żeby nam nie wyschła, ponieważ masa porcelanowa bardzo szybko wysycha. Aniołek, proszę bardzo, wycinamy, przyciskamy i delikatnie sobie nożykiem podważyć. Możemy go posypać brokacikiem albo możemy udekorować takimi ozdóbkami różnymi. Możemy to też farbą pomalować. Możemy zrobić jeszcze sobie choineczkę. Choineczkę sobie też możemy położyć do wyschnięcia. Żeby to powiesić na choinkę, musimy zrobić dziureczkę. Wycinamy dziureczkę patyczkiem lub taką słomką, co tam mamy pod ręką. I mamy już wyciętą dziureczkę. W choineczce też zrobimy sobie dziureczkę. O, jak to nam wyschnie, sznureczek przewiążemy, udekorujemy i powiesimy na choinkę. Co jeszcze tu mamy? Możemy zrobić jeszcze gwiazdkę na przykład. Gwiazdeczkę delikatnie nożykiem odsuwamy. W tej chwili to jest bardzo delikatne, ale jak to ładnie wyschnie, to już wtedy jest bardzo. O, mamy tutaj gwiazdkę. To poczekamy, aż wyschnie i dekorujemy. Tutaj już mamy gotowe, udekorowane, które wcześniej dzieci zrobiły w świetlicach. Tutaj była zrobiona papuszka. Przepraszam, sowa, a tu mamy motylka, też ładnie dekorowany. A tutaj na tablicy już też powieszone są wszystkie figurki, które zrobiliśmy wcześniej na zajęciach w świetlicy. Na dzisiejszym spotkaniu pokażę Wam, w jaki sposób możemy udekorować osłonkę do doniczki z kwiatami. Można użyć filcu. Będzie to prostszy sposób. Mam też przygotowaną propozycję dla bardziej wytrwałych. Można użyć sznurek ciemny, jasny. No i różne elementy do dekoracji. Mogą to być rzeczy samoprzylepne, bądź rzeczy, które też będą przylepiane na klej na gorąco. Do wykonania tego zadania będziemy potrzebować zwykłą plastikową doniczkę. Może być filc, sznurek, różne ozdoby, albo samoprzylepne, albo na przykład takie pomponiki, które można przymocować na klej. Oraz tasiemki, również też mogą być różne kwiatki, ozdoby. Oraz klej na gorąco.
dlatego trzeba uważać, to jest bardziej dla starszych dzieci. Teraz możemy tą doniczkę, osłonkę do doniczki, udekorować różnymi elementami. Ja sobie wybrałam łezki, z których zrobię kwiatki. Każdy dowolnie, jak komu pasuje. I robimy drugi. Na przemian. Znaczy każdy jak uważa, każdy sposób jest dowolny. Ja akurat sobie tak. Także kwiatki są gotowe. Ja jeszcze sobie tak obmyśliłam, żeby przylepić. Na przykład biedroneczki, kto co ma w zasięgu ręki. Tak. Taką doniczkę udekorować również możemy koralikami z różnych bluzek czy sukienek, jakie mamy. Jeszcze na dole tutaj mieliśmy też motylki, prawda? Czyli motylki przylepimy na klej na gorąco, bo nie mam samych przylepnych. I trzy. I znowu używamy kleju. Jeden motylek. Drugi motylek. Każdy może zrobić według swojego uznania. Także do gotowej osłonki na kwiatki wkładamy doniczkę. I mamy piękny prezent na przykład do babci albo cioci, albo możemy udekorować swój balkon bądź parapet. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę miłej zabawy, do zobaczenia. Witajcie, zapraszam Was do wykonania pudełeczka. Może to być pudełko na jakieś bibeloty, czy drobiazgi, bądź na biżuterię. Tu Wam zademonstruję pudełka, które przygotowałam wcześniej. Proszę zobaczyć. No. A dzisiaj przygotujemy bardzo proste pudełko z aplikacją serduszkową. Oczywiście możecie zrobić to według swojego pomysłu. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny filc, pianka, tutaj wstążeczki, no i oczywiście klej i nożyczki. No i najważniejsze może pudełko. To jest pudełko po serku. To będzie nasza baza. No i zaczynamy. Zaczniemy od tutaj przygotowania tej dolnej części. Przygotowałam już, odmierzyłam sobie wcześniej, przygotowałam pasek, tylko wytnę. Odmierzam sobie na dół mojego pudełka. Żeby pasował, tu przypnę. I teraz kleję. Może to być klej na gorąco, ale nie jest potrzebny, ponieważ do filcu nadaje się zwykły klej introligatorski. Też dobrze się lepi. O, mam przyklejone. Teraz zabieramy się za pokrywkę. Odrysowujemy sobie koło.
Oczywiście, jeśli macie inne opakowanie, to też będzie dobre, ale akurat wybrałam od takiego serka, bo ono jest z pokrywką. Przyklejamy. To chwilka nam to zajmie, to bardzo szybko. Może być taka wstążeczka z kwiatuszkami, ale akurat do fioletu pasuje mi biała. Będzie się bardzo ładnie odbijało. I przyklejamy na. To serduszko jest z pianki, ale oczywiście, jeżeli nie macie pianki, możecie wykorzystać inny materiał. Mogą to być serduszka samoprzylepne. Możecie bratki nawet zasuszyć, tu przykleić. One też bardzo ładnie wyglądają przy jakieś żywe kwiatki, jeżeli to będzie na upominek, na przykład na dzień mamy czy na dzień taty. Tu przyklejamy do waszą aplikację. Tę część możemy z filcu przykleić, o, takie kółko, tu już wcześniej wam wycięłam. Albo na przykład koniczynkę na szczęście, to już zależy od was. Pudełeczko nasze mamy już, o, gotowe. Dziękuję wam bardzo za wspólny spędzony czas. Jeszcze mamy do rozstrzygnięcia konkurs z poprzedniego odcinka. Konkurs wygrała moja podopieczna z mojej świetlicy, Sylwia Słynrowska z Krotoszyna. Sylwia otrzymuje od Miejskiego Domu Kultury nagrodę. Myślę, że będzie zadowolona. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.